Nagrywając ten film, myślę o tych wszystkich razach, kiedy zadowolona z siebie przetykałam odpływ sodą oczyszczoną i octem, myśląc, że ratuję planetę, nie używając Greta. Film dedykuję też wszystkim zdjęciom na Pinterestie z przepisami DIY, łączącymi kwasy z zasadami, które wypróbowałam. Dziś już wiem, że niektóre połączenia neutralizują się nawzajem, likwidując właściwości czyszczące półproduktów i są po prostu stratą pieniędzy. Najpierw trochę podstaw. Skala pH określa, czy substancja jest neutralna, zasadowa czy kwaśna. W skali od 0 do 14 woda ma odczyn obojętny, a jej pH wynosi 7. Roztwory o pH wyższym od 7 mają odczyn zasadowy, natomiast te o pH niższym od 7 kwaśny. Substancje, które brudzą dom i ubrania, mają w większości albo kwaśne pH, albo zasadowe. Działa to tak, że środki czyszczące o pH przeciwnym z drugiego końca, czyli dla kwaśnych plam o pH zasadowym i analogicznie dla zasadowych zabrudzeń o pH kwaśnym, będą dawały najlepsze wyniki. Jeśli połączymy zasadę z kwasem, mieszanina będzie oscylowała w środku skali, ponieważ będzie częściowo albo całkowicie neutralna, to znaczy, że nie będzie miała praktycznie żadnych właściwości czyszczących. Przejdźmy do praktyki. Soda jest zasadą. Ocet jest kwasem. Razem tworzą efekt wow poprzez wybuchową pianę, jednak nie ma ona w sobie żadnych właściwości czyszczących. Kwas octowy reaguje z wodorowęglanem sodu, tworząc kwas węglowy. Ten z kolei jest niestabilny i natychmiast rozpada się na dwutlenek węgla i wodę. Bąbelki, które widzisz po połączeniu sody i octu, to właściwie dwutlenek węgla uciekający z roztworu. Roztwór, który pozostaje po ucieczce dwutlenku węgla, to tak naprawdę w rzeczywistości głównie woda z niewielką ilością soli, czyli octan sodu, który w takim stężeniu nie posiada żadnych właściwości czyszczących. Czy są jeszcze jakieś inne połączenia, których nie powinno się uskuteczniać? Mydło i ocet. Mydło to zasada, ocet jest kwasem. Po połączeniu ocet zredukuje mydło do olejów, z którego zostało wykonane. Eksperyment z Pinteresta zakończy się zważoną białą mieszaniną, która będzie bardziej brudziła niż czyściła. Pozostałe połączenia, na które natrafiłam w przepisach w sieci, które nie będą działały, to soda i kwasek cytrynowy, mydło i kwasek cytrynowy, sok z cytryny i soda, sok z cytryny i mydło. Uwierzycie, że niektórzy sprzedają takie środki i chcą za to pieniądze? Mam nadzieję, że więcej już nie popełnicie tego błędu i nigdy nie połączycie kwasu z zasadą. Ocet i soda oczyszczona to doskonałe substancje czyszczące, ale nigdy nie razem, zawsze osobno. Napiszcie, jakie są Wasze nieudane eksperymenty w domowym sprzątaniu. Mam nadzieję, że film był wartościowy. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego!